Unstoppable, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, kochani. Wreszcie jedziemy po te kurde wibracje. Znaczy, narobić wibracji w różnych miejscach tym oto pajkiem. Natomiast pytanie, czy pajk to jest kurde dobra sprawa. Gdzie my chcemy jechać? To jest dobre pytanie. Kochani, nie sprawdzałem tego, gdzie są te punkty odwadniające. Znaczy, raz, że nie sprawdzałem na mapie, a dwa, że... nie wiem, gdzie, o co chodzi, kurde, z tymi programami i tak dalej. Pojedźmy sobie, wiecie co, pojedźmy na wprost. Mam takie wrażenie, że coś... Moment. Pojedźmy w lewo, w sensie. W lewo, w tamtym kierunku, bo tu jest 500 metrów. Zobaczmy, czy... dajmy sobie na rano. Czy tu się coś będzie zmieniało? Nie, tu się zwiększa coś. A co się zmniejsza? 508, 508, 54... 7. Nie, wszystko jest, kurde, się zwiększa. Pojedźmy w prawo. Tu się coś zmniejsza, tu się zwiększa pierwszy, ten też się zwiększa. 87, 89, 601, 603. Wszystko się zwiększa. Czyli ani tu, ani tu. Bliżej kopalni, wydaje mi się. Dobra, to pojedźmy wzdłuż. Znaczy wzdłuż, no pojedźmy drogą. I teraz zobaczmy. 532, pierwszy się mniej więcej 930. Wiecie co, ten się bardzo tak zmniejsza powoli, więc wydaje mi się, że to jest gdzieś tu. 930 metrów. Może być tutaj w jakiś taki, wiecie, pierwszy, nie? Przy wschodnim progu, tu może być jakieś coś. 960. Tak, tu 900? Tak. No to albo do kopalni trzeba zjechać, albo nie wiem. 930 jest tu. Czyli w tym obrębie. Czyli to może być gdziekolwiek tutaj. O kurde, to będzie tragedia, dobra. znaczy, usuńmy to. Dobra, ten się zwiększa. Znaczy zmniejsza. Ten powoli też. 724, 721. Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest ta kopalnia. Tej kopalni srebra po prostu, no. 930, bo tu jest kopalnia srebra, nie? Inne fundamenty. Coś tutaj było napisane. Więc faktycznie, jeżeli to jest wszystko tu, to bez sensu jechać do góry. Pojedziemy sobie, kochani, z powrotem. Pojedziemy sobie tędy tu. No i chyba tędy, tak jak wcześniej jechaliśmy, chyba tędy. Będziemy tutaj patrzeć mniej więcej, jak dojedziemy gdzieś w to miejsce, jakie są procenty. Znaczy wiecie, wziąłem też pajka między innymi dlatego, że wcale nim łatwo nie będzie. On jest też gipki. W sensie gipkuje się. ...832, 25. Zobaczcie, jak ta pierwsza leci w dół, tak wiecie. Mocno. 500, 500, 425. No wszystko leci w dół, więc to jest... A, punkt kontrolny przy złomowisku. To już faktycznie, to jest złomowisko tamtej kopalni. Dobra. Już ma to więcej sensu teraz, jak sobie tak o tym myślę. My dobrze jedziemy w ogóle? Tak. Dobra, to jest 600 metrów, 240. Przy północnym szczycie są. Co to północny szczyt jest w ogóle? Jest 200 metrów, słuchajcie. 180. Może by faktycznie ten drugi punkt zrobić jako pierwszy. Bo i tak się tutaj powolutku... I tutaj zwalnia. Przy północnym szczycie. Pierwszy punkt, ten drugi. Bo tutaj zacząłem jechać, to było spoko, więc to musi być... od nas... Kurde... 174 metry. To może być tu. Też nie, 174. No to tu. Albo tu. Albo kurde tam. 170. No bo tutaj nie wjadę raczej w ten sposób. No mógłbym zjechać. 174, może tu. Dobra, wiecie co? No tak czy inaczej, wjedźmy tu i będziemy myśleć. Gdzie 169 mniej więcej. Teraz 188. Oho. 120.
101, 108, 105, 103, 199, 95, 80, powolutku spada. I tu jest równo, zobaczcie ten drugi punkt cały czas, nie? I teraz rośnie, więc to jest tam. To jest, kurde, tu. 70 metrów, przepraszam, że ten. A gdzieś tu. No dobra. To na z powrotem. Chyba, żeby tędy. Tędy, dobra. Powrotem. I tu, jakoś tak. No mi tu, kurde, wiecie, piska to. Mam wrażenie, że się wywalimy tutaj w jakimś momencie. Tylko nie wiem, w którym jeszcze. No i tutaj jakoś trzeba się przetransportować. Psuj. Trzymam się, kurde, tego drzewa w razie W. Chociaż nie, dobra, przyda się to drzewo. Do podciągnięcia się odrobinkę. No i kochani, ten odcinek nagrywam od razu po wcześniejszym. Bo przypominam, że mnie, kurczę, nie ma i wolałbym, żeby te odcinki wyszły. Więc spoko. Dobra. 210, 206. I tu mówiłem, że jest spoko zjazd. Nie, no nie tutaj. Nie mówiłem, że tędy jest spoko zjazd. Tu jest. No. No dobra, bo to jest 200 metrów stąd w ogóle. Bo tutaj byliśmy, tak, na tym zakręcie, było 74, a teraz jest nagle 200. Tu jest 100 w ogóle. Więc, kurde... 74 było 100, chyba że gdzieś tu. Nie no, jestem przekonany, że po prostu trzeba jakoś wjechać tu albo... Albo tędy dookoła, chociaż tu jest jakaś taka... Wieżynka może? W każdym razie tu. Do tego magazynu. A bo jeszcze gdyby on miał, kurczę, wiecie, niezależną wyciągarkę dla pilotów, to można by coś pomyśleć. Natomiast nie ma tych punktów za dużo. Tam do złapania się. I w takim wypadku trzeba będzie... Czy polecamy... Czy ludzie polecają, ja też polecam, brać przyczepkę jakąś. Że po prostu, wiecie, jak się wywalicie, to się przyczepką podpiąć, nie? Do podpiąć do przyczepki, która spadła razem z wami, gdzieś tam sobie leży obok. Jak nie macie punktów, no to macie punkt do przyczepki. O ile macie oczywiście niezależną wyciągarkę. I tu się zwiększa. 230. Chociaż tak bardzo nikle się zwiększa. Się 25. Tu się praktycznie nie zwiększa. 29. 23. Ten drugi punkt cały czas patrzę, nie? Tędy niby tu. Ciekawe. Teraz się, kurde, skapnąłem, że nie mamy zdjęcia do wcześniejszego odcinka jeszcze w tym momencie, że będę musiał coś pokombinować.
Mam nadzieję, że to jest tu, bo mam wrażenie, że nie tu, ale... Znaczy, nie, inaczej, jak nie będzie tu, to będzie źle. Hamuj, cały czas hamuję, ale kurde, teraz to już... Muszę polecieć. Dobra. Zobaczcie, czego tu wjedziemy chyba. 173 metry. Ten stros. Bo tutaj było 74, jak byliśmy, nie? 74 tu. To 70 w północnym szczycie. No bo w tę stronę. Więc nie wiem, czy tu. Czy kurde tu. Bo to jest w linii prostej, nie? To kurde. 73. Ja nie wiem, czy nie tu. O kurde, to daleko. Ale... What? Wpadę punkt kontrolny przy północnym szczycie. 240 do złomowiska. Tu jest złomowisko. Czy tu jest faktycznie 240 tego metrów? No jest. Dobra. Chyba, że tu... No nie, bo tutaj... Tu się oddalałem. Jadąc w tę stronę, się oddalałem. Dobra, pojedźmy po prostu. 172, 171, zobaczcie. Spada dosyć szybko. 162, 161. Bliżej drzew wolę być. Chociaż, nie, no tak, wolę być bliżej drzew. Tu jest taki ładniejszy zjazd. metrów. Przecież to jest jakaś kurde tragedia. Czemu ja tędy jechałem w ogóle? Zawsze wydawało mi się, że jestem całkiem niezły w te klocki. Tutaj gaz, 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 gaz. Dobra. I tu na ostrożności. 160 metrów, co? Tu jest jakaś kurde coś. O kurczę, blaszka. Co tutaj się wydarzyło? No ktoś tu był, kurde, i spadł. 150 metrów, 154, 152, 150, no właśnie, to jest przejazd tu, gdzie byliśmy, więc nie bardzo rozumiem. What the f... I tu zobaczcie, spada, czyli w tamtą stronę. W północnym szczycie. No właśnie, bo ja założyłem, że to jest tu przy szczycie. Ale to nie jest tu przy szczycie. To jest w drugą stronę w ogóle. Trudno. Pojedziemy sobie do złomowiska. I tyle. No właśnie. To jest to. Tutaj nie ma w ogóle punktów nigdzie. No tyle dobrze, że kurde się chociaż odrobinkę przemieszcza. To są chyba z efekty, nie? Teraz na trzeci punkt patrzymy oczywiście. 40, 30, 25, 9. Okej. To mamy. Teraz tak. 316, a właściwie nie, 234 z tego miejsca. No bo tu na pewno nie. No bo jechaliśmy tędy i byśmy mieli to. 234. Wiemy, że w tym kierunku. No bo tu byliśmy i nic nam to nie dało. 234.
Albo tu. Tak, wydaje mi się, że trzeba wrócić i po prostu to zbadać. No. Kurde, znowu przez to błoto. No, mógłbym pojechać tędy, ale nie, no. Szkoda czasu. Paliwa trochę mamy jeszcze. W razie czego sobie przyjedziemy tutaj czymś po prostu z paliwem. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Ten znak to znaczy, że mi baterie wpadzie, padają. Ty, a można tędy faktycznie przejechać? No bo górą też by można, ale tu... O kurde, można. Dobra. Dobra. To już mamy drogę tutaj przez te płotki. Znaczy przez tory, nie płotki. Dobra. 103 metry. 90. 85. 90. Bardzo wolno to spada, więc to nie będzie tu, tylko niżej gdzieś. I rośnie. Nie, maleje. No pamiętamy to miejsce. 69. Mam nadzieję, że to nie jest tam, tylko w dół, nie? 57, 55, tak, zobaczcie, zrobiłem bardzo mały w dół. To musi być gdzieś tutaj, 43. O ty kurde! Nie! Sześć metrów, słuchajcie. To gdzieś musi być tu. Ratunek. Spoko. Po prostu. Kurde. No ciunk. Ja pierniczę, weź. Miał być ratunek, ale no, wyszło jak zwykle. Dobra. Mamy to paliwo troszeczkę. W razie W. Pytanie, czy ja cię złapię stąd? Nie. Szkoda. Moment, bo jak zrobimy to samo, to zrobimy to samo. Moment. Zróbmy tak. Przekrzywmy się trochę tu. No, no. Tak, widzę, że kurde. Tu jestem tymi kołami schowany. Dobra, 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 dobra. Ty. I teraz tak. Mhm. Dobra, teraz na wprost odrobinkę. Powolutku, powolutku. Tu na ten kamień. Będzie prosto w sensie. Jak będzie krzywo. Stój ty, kurde! No przecież widzieliście, dałem. Oj, oj. Nie, 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 nie. I teraz on mnie tutaj pociągnie, nie? Albo dobra, 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 stój, kurde, stój, pierdziele, dobra, dobra, teraz to już, te, puść to, zaraz rozwalę to wszystko, idzie, na tym jadę, nie, na hamulcu po prostu, ja wiem, że to jest ciężkie, ale bez przesady, nie, po coś ten ręczny jest. Zjedź tu, no. Stój. I teraz tak. Zobaczmy może go stąd. Przeturlajmy go na drugą stronę. Uwaga na te czułki. I tyle. Nie dowiedziałem, że ten, znaczy domyślałem się, że spadnie niżej. Ale że nie spadł, to super. Dobra, dawaj paliwo. 90 metrów, słuchajcie. Wydaje mi się, że tam musimy pojechać. Nie, 18 metrów, 17. To ultra teraz powoli. No nie mów, że to jest tu na dole. Tamtędy chyba jest.
zjazd, nie? Pojechał ten... Tędy tu? Nie, tu. Tędy tu i tu z powrotem. Tylko moment, bo... To jest tu... Tędy. Taki jestem przekonany. Pojedziemy na wprost i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 18 metrów, tak. Dobra. Odwróćmy się tu gdzieś na tym. Na tym skrawku. Jeżeli to jest w ogóle możliwe. Mi się wydaje, że nie do końca, ale trudno. Nie, nie jestem w stanie się nic złapać. Chcę się tu porozwalać po prostu. Znaczy, przewrócić. Skręcaj, kurde. Pięćdziesiąt metrów, 64. 55. 52. Nie no, chyba nie, tutaj chyba nic nie ma więcej. Patrzę, czy inny punkt po prostu jest w pobliżu, nie? Ale chyba nie. Dobra, Woronek, jakoś się musisz przesunąć. Nie wiem, jak to zrobisz. Wiem, po prostu zjedziesz na dół, tak jak my. Mało tego, zjedziesz pierwszy. Nie rusza się. Dobra. Parkuj się tu. Szczupak. No i teraz. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwość wjechania. Nie, no jest. Musi być. Nie byłoby misji. Tutaj na wprost. Powolutku. Dobra. Jak tutaj od razu bym, kurde, próbował skręcać, to bym, kurde, się wywalił. Dobra, 20 metrów. 16, 13, 10. Okej. Dobra. Zostały 2, 80 metrów, wiecie co? Przemyślmy to. 80 metrów, tylko właśnie nie wiem, czy w tamtą stronę. Bo teraz jest przy zbiorniku odwadniającym, czyli na bank tu. Co 80 metrów to może być... tu gdzieś. No chyba, że niżej. Dobra, przy wschodnim progu. Co to jest próg, jeżeli chodzi o takie te... To jest 353 metry. Może być cokolwiek tu dookoła. Dobra, no pojedziemy tędy, poszukamy tego progu, wiecie, i sobie zjedziemy po prostu i tyle. Inaczej tego nie widzę. Mam nadzieję, że Woron nam tu pomoże w razie W. No zobaczcie, 24 minuty odcinka. Mamy dwa punkty. Znaczy fakt, że straciłem sporo czasu bez sensu szukając tam na zewnątrz kopalni, aniżeli wewnątrz. No ale... Łap go! Czemu nie mogę go złapać? Dopiero teraz? Nie? Teraz to sobie możesz. Teraz to jedziemy. Dobra, dajmy na dzień, godzinę, może na... nie no, na dół tam sprawdzaliśmy, że to nie bardzo, gdyby chcieć, bo tu jest do góry, tu jest wjazd do góry, a tu jest wjazd, który się kończy, no nie, dobra, dajmy na 13 już,
Ale tu jest ten kamień, kurde. Spójrz mnie, kamieniu, on cały czas tam jest pod spodem. Jest. Kamieniu. Odejdź. Jest, tylko on jest specjalnie ustawiony idealnie, żeby na niego wjechać. I ten tutaj też chyba. I ten też. Wszystkie są tu kamienie. Ja pierdzielę, no. Chodzi o to, że one są za lekkie, te pojazdy. Wiecie, o co chodzi? Że po prostu powinienem wjechać przez kamień i nawet przebić oponę, a nie, że się ześlizguję po tym wszystkim. No nie podbije was kamień do góry, tak. Poczujecie to w zawieszeniu, ale nie ten. Ale nie, że cały samochód się podniesie, kurde. No. To błotko jest takie, kurde. Nie tego. Nie byle jakie. A mi, kurde, szyja boli. Słuchajcie, od tego leżenia pod tym, kurde, kranem. Mówiłem wam w ostatnim odcinku. I teraz nie mogę głową ruszać specjalnie. Dobra, 183. Wiecie co? Spróbujmy znaleźć ten punkt na samej górze. To jest ten wschodni próg, co? 150 metrów stąd. I to leci. 143, 2, 1. I to tak powoli leci. Powoli, powoli, powoli w dół. 128. No może być faktycznie na zewnątrz, słuchajcie. No bo ja cały czas jadę w tamtym kierunku. Jeżeli miałby coś być, ewentualnie na górze, może tu? Nie no, próg to nie jest, kurde. Nie wiem, co nazywamy progiem. Może to? Może to? Cicho, telefonie, kurde! Piernicze, zawsze z tym telefonem, słuchajcie. Go. Dobra. Właśnie, to może być gdzieś tu. No bo tu zmniejsza się, ale jak pojadę w lewo, no to się zacznie zwiększać, więc to jest gdzieś tu. 20 metrów, może tu faktycznie. Tu dokładnie. Może tu. No tu nie. No bo tędy nie wjadę. No trudno, podjedziemy tutaj po prostu pod koniec. 117, 115. O kurde. A jednak coś jest tutaj. Żeby się złapać. O kurde. 103, 102. Pięćdziesiąt, 89, 85, 85, 72, 52, nie no, spada. O kurde. No to tu. No dobra. Git. No to tutaj wiemy, że to ma być przy zbiorniczku gdzieś tam, nie? Już ty w mordę. Tu błotko. Będziemy holować oczywiście tego pajka. Mam nadzieję, że starczy nam paliwa. Zresztą mamy, panie, parę karnistrów na dachu. Więc spoko. No, tutaj trzeba uważać, kurde, bo... Bo można spaść. O kurde. Gaz, 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 gaz. Dobra. Chodzi o to, że gaz, żeby
tutaj, bo normalnie bym pojechał powoli, to by mnie to zepchnęło, wiecie o co chodzi, pod kątem, nie? A jak dam gaz, no to żeby szybko przeskoczyć nad tym i zacząć wyskoczyć z tego, kurde, z tej matni. Dobrze, i to jest to. Jeszcze niestety raz dookoła, bo że jest tutaj przejazd tędy. Nie ma. To nie szkodzi. No bo tutaj nie ma zjazdu. Nie. Jeśli trzeba jechać dalej dookoła. Kolejne, kurde, się rozwalają kamyki. Zajebiste to jest. Mogliby poddawać do starych map, ale pewnie tak nie zrobią, nie? Bo parę razy tam też chyba, nie wiem, na Yukonie też jechało tam, wiecie, te wycieczki w górach. Różnych chyba, jeżeli dobrze pamiętam. To 60 metrów. Podjedźmy w ogóle do tego miejsca, bo tutaj są chyba te fundamenty, ale nie wiem skąd to jest za misji. Co to jest? Nie, to jest w ogóle niewzięte. Jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Szczególnie tyczy się to zabezpieczeń w kopalniach. Ciągle trzeba je wymieniać. Potrzebujemy nowych belek, aby upewnić się, że nie dojdzie do zawalenia w kopalni srebra lub kopalni łupków. Średnie deski, deski, deski metalowe. Ten, dobra, czyli tutaj są deski, a tam są belki. Okej. Okay. Dobra, ale to nie to. No. 98 metrów. No po drugiej stronie, ewidentnie. Nie wiem, czy mam snorkel tu jakikolwiek. Ty, faktycznie tam widzieliście na kamienie? Jak coś to sobie cofnijcie. Ale faktycznie drgania były wywoływane. Okej. Dobra robota. Sądząc po wynikach twoich badań, w podłożu nie ma aż tak wiele szczelin. Z czasem będziemy jednak musieli zamontować dodatkowe zabezpieczenia. Mamy wielką ochotę zapłacić ci w srebrze, ale niestety mamy tylko gotówkę. Trzymaj. 2250 za to tylko? O. Smutek. Dobra, kochani, zastanawiam się, czy robić kolejny odcinek, czy jednak jechać w tym odcinku. Mamy te łupki, metalowe belki, średnie deski. Bo deski zwykłe, to gdzie one są? Zwykłe, zwykłe. I ta huta, słuchajcie, działa. To ta huta? Co to za huta jest? Pomoc humanitarna, woda. Nie, to jest ta nasza huta. Okej. Okay. To jest co? Metalowe belki, rolki. A nie, to jest huta pana tego, pana Czesia. Pana Władka. Pan Czesio jest w tym. Dobra, pomoc humanitarna, woda faktycznie. No. Gdzie poodblokowywały rzeczy różne, patrzę. Woda jest wodna potrzeba. To jest też nowość. Tak, nie mamy wodnej potrzeby. Więcej. My będziemy tutaj jechać oczywiście, po tę cysternę. Chociaż ta akurat kopalnia była dosyć łatwa, z tego co pamiętam. Dosyć płytka, więc spoko. Zakład przetwórczy. Tu mamy plada, tu mamy tajgę. Tu są te silne fundamenty. Nowa kopalnia łupków.
Zobaczmy, czy coś się w ogóle tutaj ten blokowało. Nie. Tu widzę, że nie. Kamyk do ogródka, wiadomo. Sezamie, zamknij się. Stare szyby kopalniane mogą się zawalić w wyniku eksploatacji nowych złóż, dlatego na wszelki wypadek musimy zgromadzić trochę informacji o obecnym stanie opuszczonych podziemnych kopalni. Co ja słyszę? Może tutaj sprawdzić stabilność gleby? Nie. No bo pamiętamy, że to zostało zamknięte. Tak, no bo stąd wzięliśmy chyba przyczepę wtedy. Tu? Nie. Stąd wzięliśmy naczepę budowlaną. No bo to jest obecna kopalnia srebra, nie? I tu przywieźliśmy naczepę, w to miejsce dokładnie, więc stąd nie. Tutaj. Stąd wzięliśmy naczepę budowlaną. Więc prawdopodobnie to trzeba będzie obadać. Okej. Tu, 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 tu. Obszar rozładunku śmigłowców. To są serwisowe części zamienne, to wiemy. Nie, no bo chodzi o to, żeby wziąć i zrobić tę misję z... jak ona się nazywa? Zabetonowani. To myślałem, żeby zrobić. Pustaki. Ale właśnie nie wiem, czy teraz, czy w następnym odcinku. No bo tutaj trzeba pojechać po prostu tu. Stąd z powrotem. Potem tędy. I tyle. Dobra, zróbmy to teraz w sumie. Teraz tak sobie myślę o tym. Tak, Taiga 6-4. Paliwa wydaje mi się, że mamy. Zresztą tu jest po drodze ta cysterna. Tu jest plad. Ale plada nie będziemy ten na razie dotykać, w sensie zabierać mu paliwa. On się może przydać. Tylko gdzie jest ta cysterna? Ona powinna być gdzieś tu. Tu jest. Au. O tu. No i dobra. Także dwie płyty betonowe tutaj musimy dostarczyć. Pytanie, czy nie więcej? Wiecie o co, ho? Żebym znowu nie kurde nie robił 15 przejazdów na raz. Weźmiemy 3 płyty. Nie zwiększy nam to specjalnie tutaj problemów. A być może uchroni nas. Kur... Widzieliście, jak mnie zniosło. Także to nie moja wina. To jest pierwszy przejazd, nie? W sensie, wiecie, piór błotko. Jeszcze nie rozjechane w sensie. No tyle dobrze, że tu faktycznie jest w miarę ta droga oprócz tego. W miarę, no jest super, nie? Bo jest asfalcik cały czas. Więc można śmiało śmigać. Poza tym kawałkiem błotnistym. No bo stąd jest gdzieś platforma załadunkowa, tylko gdzie ona jest? Tu. Bo nie jest zaznaczona jako na czerwono, nie? Ten punkt, tak jak tam.
No i spoko. Lecimy. No i w następnym odcinku myślę, że zrobimy podobnie. Zaczniemy sobie pajkiem od kolejnych sejsmicznych skurczybyków, no i być może jakąś misję zrobimy poboczną, o ile starczy czasu. Teraz powinniśmy mieć trochę lepiej z przyczepnością, ponieważ jesteśmy obciążeni tutaj na napędzie. Mhm. No kurde. Przywróć F. No jeszcze trochę, kurde. Jeszcze musisz pociągnąć wyciągarko, bo nie damy rady tutaj wyjechać. Dobra. No okej. Okay. No tutaj silnik, kurde, tej Taigi troszeczkę wpływa, chociaż mówią wszyscy, że Taiga jest zajebista, ale wydaje mi się, że z tym silnikiem ona ma trochę problemów. W sensie, że nie jest to najmocniejszy silnik. No ale tak ogólnie. Znaczy ona jest mocna, jak ma po prostu, wiecie, same burty, nie? Są pakę z burtami. I tyle. Czy ja potrzebuję paliwo? Nie, bo będziemy mieć paliwo po tamtej stronie. Nawet mógłbym oddać, kurde, paliwo, tak sobie teraz myślę. Bo tutaj może się przydać, a my i tak będziemy w tam koło paliwowni, nie? 100, 200, no 200 nam starczy. Co tu jest napisane w ogóle? No, trzeba się uczyć, kurde, języków wschodnich. Nie żeby coś, ale po prostu. Nawet nie chcę powiedzieć w razie W. Bo naprawdę. Nie no, po prostu. No, zobaczcie, ona pomiędzy 3 a 4, bo jak zmieniam bieg, to go redukuje. Znaczy, jak naciskam sprzęgło, to redukuje bieg, więc to jest takie na styk. Mm. Tak, 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 zapakuj, oddaj, stwórz. Wysyp 4. No i lecimy. No, to jest akurat taka prosta misja, myślę. Nieszkodliwa. Przejechać stamtąd tu, potem stąd do garażu i tyle, nie? Stąd tu. Tutaj tajnym skrótem. Nie, po co tajnym skrótem? Ja z automatu chcę jechać, że tak powiem, do tego, w to miejsce, ale to jest bez sensu. No nie, no tu dookoła. Czyli tu i tu, no. No nic, trzeba będzie się po prostu obrócić tutaj. No bez sensu to zrobiłem, ale... Ale trudno. No.
dasz radę, kurde, na wysokim tutaj. Dasz, no i spoko. Co prawda spalanie oczywiście też jest spoko. No można z tej cysterny zabrać, nie? Będziemy przejeżdżać koło niej, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo naprawdę jesteśmy bliziutko. Nie ma klaksonu, bo właśnie się zastanawiałem, czy te efekty, które wyłączyłem w ramach dźwięków, to jest właśnie też klakson pod nie, pod tego podchodzi. No i na spokojnie, kurde, ta gunia daje radę na wysokim. Spalanie co prawda dosyć wysokie, ale... ale jedzie. Specjalnie się nie wygibuje. Bo w sumie Taiga ma jeszcze ten możliwość zamontowania modułu wibracyjnego, ale... ale Pajk se poradził, kurczę. Tam nie było z nim problemów jakichś takich specjalnych. Wiadomo, gdzieś tam na błotku troszeczkę go spowolniło, ale... ogólnie rzecz ujmując, nie było źle. No i dobra, ostatnie metry do wyjazdu na ulicę. Zawsze w to drzewo walnę, bo zawsze chcę, kurde, być blisko tego drzewa. No, daje gaz, naprawdę. No chyba, że się... Może się gdzieś zaciąłem, w sensie na jakimś kamieniu. Wiem, że nic nie widać. Co jest, kurde, tej gunia? Zobaczcie, jest gaz włączony, 13 litrów leci. Co jest z tobą, tej gusia? No, pod spodem coś się, kurde, zacięło. Nie, no chyba nie. Ale słuchajcie, tak teraz sobie myślę, znaczy teraz, no wcześniej też tak myślałem w sumie, ale chodzi o to i ilość zadań, ile tu jest, i rozmiar mapy. Że faktycznie mapa, jeżeli chodzi o te kopalnie, jest wydłużona w sumie bardzo, bardzo dużo, nie? Więc to tak jak mówiłem, mniej więcej półtorej mapy mamy tutaj, no i tych zadań, ze względu na to właśnie, że musimy jechać do półtorej mapy, no to też... kurde... przyczepa mnie, czy naczepa mnie trochę tak wybiła prędkościowo. No, że po prostu myślę, że dobrze. Zresztą dużo osób mówi właśnie, że na początku mówiło, że o, jedna mapa tylko na ten region, mało, wiecie, pieniądze, dużo pieniędzy zabraliście, mało dajecie. Ale faktycznie, jakby czas poświęcony na to DLC, ludzie mówili około 25 godzin, no. Zresztą to można zobaczyć po ilości odcinków, oczywiście ja też dorzucałem trochę. Znaczy muszę dorzucić trochę czasu, bo no tutaj na przykład dzisiaj Woronem musiałem dojechać, nie? W to miejsce, oczywiście to wyciąłem, no tam nie było jakoś dużo czasu, no ale 5 minut około, powiedzmy, nie, no może mniej, nie? Ale wiadomo, zbiera się to po prostu. Tego typu rzeczy, czy przygotowania, których nie widzicie. Do misji. Dobra, panie garażu. Masz. Świetnie, mamy potrzebne zasoby, a ekipa budowlana może zaczynać pracę. Pora tchnąć trochę nowego życia w te budynki. Dobra robota, musimy tylko podpisać dokumenty przewozowe.
Nagle, kurde, wszystko podpisujemy. No dobra. Czy coś mamy nowego tu? Nie. Magazyn, magazyn, stacja paliw, miejsce cięcia kół, 240 sekund, tu też nic. Pomoc humanitarna, woda, to na pewno. Zobaczmy może w ten sposób. Tu mamy tak, pomoc humanitarna, woda, to mamy. 12 koła, spoko. To w dwa miejsca. Tak? Chyba tak. No i dobra, jest wodna potrzeba, to widzieliśmy to na dole. Kolejna duża woda. Wyrzucając śmieci, tego nie mamy. Wydaje mi się, że to w momencie, kiedy zrobimy jakąś inną misję. Tu otoczenie, bla bla bla. Silne fundamenty, to mamy odpalone. Tak, metalowe belki, deski, deski. Jeden, drugie, drugie małe. A właśnie, gdzie są, kurde, na tej mapie deski krótkie? Bo tu są, a nie, tu są, dobra. Średnie deski i zwykłe deski. Okej, okay. Do kopalni srebra, czyli tutaj. To można by zrobić faktycznie. Nie, tędy nie. Tutaj, niestety dookoła. Chociaż widzieliśmy, że tędy można zjechać. Tu, tu, tu i tu. I tak zrobimy. Mamy worona. Stepa oczywiście zabieramy stąd. On się przyda w ramach następnego kontraktu. W ramach tego. No. I to już są, kurde, dalekie misje. Wtedy mieliśmy tam 600, nie? Więc wydaje mi się, że to jest to. To jest 600, 700, 800. 700, 800, 630, czyli tu, bo tu 600 albo i tu. Żeby dzieciaki nie bawiły się w nowej kopalni łupków. Okej, okay, czyli to jest tu. No właśnie, dlatego trzeba czytać. Mówiliśmy im, że na jedni żyje przerażający stwór, który może je porwać. Przepisy bezpieczeństwa wymagają jednak, żebyśmy sprawdzili też stabilność warstw skalnych. Sponio, czyli tu faktycznie. No to dobra, tu akurat będziemy mieć przyczepę cysternę, którą sobie tutaj zatankujemy. I jak tu jest ten wjazd do tej kopalni? Tędy. Albo tędy tu, wiadomo. No to dobra, zobaczymy. No przyjedziemy gdzieś tu w pobliże i będziemy badać. Także od tego sobie zaczniemy. Następny odcinek tu. Tak. Tu. No i tu. Tu sobie porobimy to i następnie porobimy sobie, kochani, no te silne fundamenty. Deski tu na pewno zabierzemy. Deski, średnie deski do kopalni tutaj, co? Woron niech sobie będzie tutaj. Na razie on mi tutaj nie przeszkadza. Tylko czym? Czymkolwiek. Bo tu są cztery i tu są cztery. Metalowe belki, co? Tutaj. Albo zrzucimy to po prostu jakoś. Jaki zwiast oficjalny do tej kopalni? Tędy. Tu się zaciąłem wtedy pladem. Tu się wywala gdzieś z tymi belkami. No ale dobra, będziemy się wywalać w następnym odcinku. Kochani, serdeczne dzięki za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku, który niestety będę musiał nagrać też jakoś niedługo i tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.